bardzo serdecznie na konferencji prasowej Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej Legalna Aborcja bez kompromisu. Proszę Państwa, mamy dobrą wiadomość. Już na najbliższym posiedzeniu Sejmu 22 czerwca odbędzie się pierwsze czytanie naszej ustawy. Jesteśmy tutaj dzisiaj w Sejmie z przedstawicielkami organizacji i ruchów kobiecych, które wchodzą w skład komitetu i pierwszy raz w historii walki o prawo do aborcji w Komitecie Inicjatywy Obywatelskiej spotykają się wszystkie te organizacje, wszystkie te ruchy kobiece, które od lat działają aktywnie w obszarze praw kobiet, ale przede wszystkim także w obszarze praw do legalnej aborcji. Jest z nami Strajk Kobiet i Marta Lempa, która dzisiaj Strajk Kobiet reprezentuje, Natalia Gromiarczyk, aborcyjny Dream Team. Nie ma z nami dzisiaj niestety wielu innych organizacji, które także aktywnie działały i cały czas działają w obszarze walki o prawo do dostępu do legalnej aborcji. To między innymi oczywiście. Są z nami przedstawicielki Partii Zielonych, bo Partia Zielonych i jej przedstawicielki wchodzą w skład komitetu, tak jak posłanki klubu parlamentarnego Lewicy, ale są także inne organizacje, przede wszystkim FEDERA, czyli organizacja, która od lat walczy o prawo do przerywania ciąży i która działa na jednym polu i na drugim polu tej walki uzupełnia się z działaniami aborcyjnego Dream Teamu i tej rzeczywistości aborcyjnej, o której opowie dzisiaj Natalia Broniarczyk. W ramach komitetu działa także Akcja Demokracja, Łódzkie Dziewuchy, Dziewuchom, Wielka Koalicja na Rzecz Równości i Wyboru oraz mniejsze inne organizacje, które od początku bardzo nas w tej walce wspierały. Myślę, że to przede wszystkim jest siła tego komitetu. To, że jest tam tak wiele organizacji, ale także to, że dzięki tej pracy tych wielu przedstawicieli i przedstawicielek udało się zebrać ponad 200 tysięcy podpisów. W marcu w Sejmie złożyłyśmy 200 tysięcy podpisów pod projektem legalnej aborcji bez kompromisu. Co jest w naszej ustawie? Legalna aborcja bez podawania przyczyny do 12 tygodnia. Ograniczenie klauzuli sumienia. Koniec karania za pomocnictwo w aborcji. Koniec karania lekarzy, którzy dzisiaj obawiają się takie zabiegi wykonywać, ale także koniec karania tych wszystkich osób, które angażują się dzisiaj w pomoc kobietom w dostępie do zabiegu aborcji w Polsce albo za granicą. Rozszerzenie badań prenatalnych. Chcemy, żeby kobiety w Polsce miały prawo same podejmować decyzje o tym, czy, kiedy i ile chcą mieć dzieci. I dzisiaj jedyne, czego nam brakuje tak naprawdę, to progresywnych polityków, którzy za tą ustawą zagłosują. Bo społeczeństwo już jest progresywne. Ponad 66% to jest to wysokie poparcie społeczne, które mamy w najnowszym sondażu dla legalnej aborcji do 12 tygodnia. I możemy Państwu powiedzieć uczciwie, że pod tym projektem podpisali się wyborcy różnych partii politycznych. Byłyśmy przez wiele tygodni na ulicach, zbierałyśmy te podpisy w zbiórkach publicznych, ale ta zbiórka miała też charakter bardzo oddolny, ponieważ w czasie pandemii te zbiórki wyglądały trochę inaczej i po prostu osoby indywidualnie angażowały się w zbiórkę, wysyłały do nas podpisy, ale wiemy z tych rozmów na ulicy i to widać bardzo dobrze w tym ostatnim sondażu. W tym ostatnim sondażu widzimy ewidentnie, że nawet wśród wyborców partii konserwatywnych, wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości to poparcie cały czas rośnie i dzisiaj jest już na poziomie powyżej 34% wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, powyżej 40% wśród wyborców Konfederacji. Jedyne, czego dzisiaj potrzebujemy, to tego, żeby politycy podnieśli rękę za tym projektem. Proszę Państwa, o rzeczywistości aborcyjnej i o fikcji aborcyjnej, w jakiej żyjemy, opowie Państwu więcej Natalia Broniarczyk. Dziękuję i dzień dobry Państwu. Ja będę dzisiaj mówić jako Aborcja bez granic, inicjatywa 6 organizacji, która pomaga osobom z Polski w dostępie do aborcji. To my, jako Aborcja bez granic, codziennie pomagamy 94 osobom w przerwaniu ciąży. 94 osoby dziennie przerywają ciążę w Polsce. 90 bierze tabletki aborcyjne z naszą pomocą, a 4 osoby każdego dnia wyjeżdżają do Holandii, do Anglii, do Belgii, do Francji, do Niemiec, do Słowacji, do Czech. Wydałyśmy na te aborcje w 2021 roku 1,5 miliona złotych. To są pieniądze, które przekazały nam prywatne osoby, ale również m.in. rząd Belgii. Od 1 marca pomogłyśmy 497 osobom.
osobom z Ukrainy, które uciekły przed wojną i potrzebowały aborcji. 5 osób z tych 497 pojechały do Holandii na zabieg aborcji z powodu wad płodu i były absolutnie zszokowane, kiedy dowiedziały się od nas, że w Polsce nie mogą takiego zabiegu wykonać. Mówiły, przecież wy jesteście progresywnym krajem w Unii Europejskiej. My przyjeżdżamy do was się uczyć, my przyjeżdżamy do was pracować, a wy nie zapewniacie dostępu do aborcji. To skandal. My się z tym zgadzamy. Dlatego ta ustawa, legalna aborcja bez kompromisów, musi wejść jak najszybciej, żeby uporządkować tę rzeczywistość. Żeby Polska w końcu wzięła odpowiedzialność za problem, który spycha na inne kraje, który eksportuje do innych krajów, który obciąża systemy opieki zdrowotnej w innych państwach. Słyszymy od holenderskich lekarzy, że coraz częściej Polki przyjeżdżają z sytuacji, która powinna być rozwiązana tu na miejscu. Że są jak chodzące, tykające bomby i w każdej chwili mogą umrzeć i de facto to Holandia ratuje im życie. Tak nie może być. Dlatego posłowie, posłanki 23 czerwca, gdy będzie się głosowanie, muszą w końcu dogonić społeczeństwo i zagłosować na tak i w końcu wziąć odpowiedzialność. Dziękuję. Proszę Państwa, o bardzo ważnej opinii do projektu Komitetu Legalna Aborcja bez Kompromisów opowie przedstawicielka Partii Zielonych Krystyna Pustkowska. Komitet Legalna Aborcja bez Kompromisów zdecydował o zbadaniu zgodności projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży z Konstytucją RP. Zadania tego podjął się konstytucjonalista dr Kamil Stępniak, dyrektor Centrum Analiz Kolegium Humanum. W swoim badaniu dr Stępniak posłużył się 7 podstawowymi wzorcami kontroli konstytucyjności jako podstawy materialnej zgodności lub brakiem zgodności z Konstytucją. Autor dokonał gruntownej analizy treści obywatelskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych, dochodząc do końcowej konkluzji, iż jest ona zgodna z Konstytucją RP, a dokładnie przyjętymi podstawowymi wzorcami kontrolnymi, takimi jak prawo do godności, prawo do prywatności i prawo do wolności. Doktor Stępniak zwrócił szczególną uwagę na artykuł 2 projektu ustawy, który mówi o terminacji ciąży do 12 tygodnia. Kwestie te, jak Państwo wiecie, reguluje artykuł 38 Konstytucji o prawnej ochronie życia. Autor przypomniał, że obowiązujący na gruncie artykułu 38 Konstytucji RP zasada prawnej ochrony życia została uchwalona w ten sposób, aby to ustawodawca zwykły, czyli Sejm, mógł podjąć decyzję o rozstrzyganiu bezpośrednio kwestii dopuszczalności aborcji i ustawodawstwa aborcyjnego. Doktor Stępniak przypomina, że Trybunał Konstytucyjny jest powołany tylko do oceny konstytucyjności badanych przez siebie ustaw bez ocen filozoficznych, moralnych i politycznych. Trybunał Konstytucyjny nie może zastępować parlamentu w ustaleniu kierunku polityki socjalnej, społecznej i zdrowotnej i wyborze środków do ich realizacji. Należy zatem stwierdzić, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku jest złamaniem prawa i przekroczeniem kompetencji, albo inaczej przewłaszczeniem kompetencji Sejmu przez Trybunał Konstytucyjny. Zasada podziału władzy zakazuje bowiem Trybunałowi Konstytucyjnemu wkraczanie w roli ustawodawcy. Autor nie ma wątpliwości, że brak dostępu do legalnej aborcji łamie prawa podstawowe i to w wielowymiarowym zakresie. My suweren, my kobiety w pełni podzielamy zdanie o łamaniu konstytucji w takich obszarach jak zachowanie godności czy prawo do prywatności. Dlatego apelujemy do posłanek i posłów, aby nie pozwolili odbierać sobie danych im kompetencji w rozstrzyganiu tak fundamentalnych kwestii jak prawo aborcyjne. Nie zapominajcie, że jesteście przedstawicielami i przedstawicielkami suwerena, który protestami ulicznymi, który projektem tej ustawy oraz wynikami sondaży mówi: chcemy zmiany. Tutaj wspomniano już wielokrotnie sondaż Ipsosa dla OKO.press, który mówi, że 66% wyborców jest za wolną aborcją, dostępem do aborcji. Z tego 97% lewicy, 88% PO, 54% PSL, 83% Polska 2050 i, tak jak wspomniała Kasia, 34% PiS.
Wyjrzyjcie, posłowie i posłanki, przez okno. Zobaczcie, naród chce czegoś innego. Posłanki i posłowie, głosując za tak, na tak za legalną aborcją, stajecie po stronie konstytucji i kobiet. Obywatelski projekt Legalna Ustawa, Legalna Aborcja bez Kompromisu nie tylko jest wyrazem woli suwerena, ale przede wszystkim przywraca porządek prawny i konstytucyjny w Polsce. Proszę Państwa, o kampanii komitetu, o kampanii Legalna Aborcja na tak opowie Marta Lempart, przedstawicielka strajku. Pamiętając o naszych doświadczeniach z poprzednich dwóch, za czasów PiS-u, poprzednich dwóch projektów obywatelskich, które zmierzały do legalizacji aborcji, zadałyśmy sobie pytanie, co musi się wydarzyć, żeby ten projekt trafił przynajmniej do komisji, żeby nie został odrzucony. Musi się wydarzyć to, że nikt z posłów opozycji nie zatrzaśnie się w windzie, nie wypadnie mu karta, nie będzie zajęty i się nie pomyli. I kampania Aborcja na tak jest właśnie o tym. To jest bardzo prosta sprawa. My odrzucamy to kłamstwo, mówiąc o tym, że to jest kontrowersyjne, że to jest skomplikowane, że to jest nie wiadomo co. My odrzucamy ten strach, który towarzyszy polityczkom i politykom, którzy nadal nie są w stanie powiedzieć tak czy nie. To jest bardzo proste pytanie. Tak lub nie. Zadałyśmy pytanie przez stronę Aborcja na tak, do której bardzo serdecznie zapraszamy, ponieważ tam właśnie można skorzystać z mechanizmu pytającego posłów i posłanki, tak czy nie. Ale niestety nie doczekałyśmy się zbyt wielu odpowiedzi. Z Platformy Obywatelskiej, gdzie jest 107 posłów, odpowiedziało nam 5. Tak czy nie? Nie rozumiem powodu, dla którego lekceważone są pytania wyborcze i wyborców. Znaczy domyślam się tego powodu, ale nie chcę go nawet komentować. Do głosowania, do tej debaty zostało jeszcze trochę czasu, to jest 22 czerwca. Nie wyobrażam sobie, że posłowie i posłanki, którzy byli na naszych protestach, którzy mają wyborców w 90% popierających legalizację aborcji, nadal boją się odpowiedzieć tak czy nie. To, że nie odpowiadacie nam, to, że nie odpowiadacie swoim wyborcom i wyborczyniom, to, że nie odpowiadacie dziennikarzom, nie świadczy o was dobrze. Świadczy o was bardzo źle. I macie szansę się teraz zrehabilitować za te różne głosowania, za te zatrzaśnięte windy, za te wyjęte karty, za te pomyłki. I być może ja powinnam tutaj mówić grzecznie, być może powinnam prosić, ale my jesteśmy głosem suwerena. Tak jak w Argentynie, tam jest wasz suweren, tu jest wasz suweren i wasz suweren zadaje wam pytanie, tak czy nie? Więc miejcie odwagę odpowiedzieć. My mamy odwagę wychodzić na ulicę. My mamy odwagę stawać przed sądem. My mamy odwagę pomagać ludziom w aborcjach. To, co robi Aborcja bez granic. Więc wy miejcie odwagę odpowiedzieć na maila, odpowiedzieć tak czy nie. I do wszystkich Państwa apeluję, oglądających nas, dołączcie do naszej kampanii, zadawajcie pytania posłankom i posłom. Jak odpowiedzą, jak zagłosują, jakie mają zdanie. A jeżeli nie mają zdania, no to proponujemy się przekwalifikować. Jeżeli nie wiecie Państwo posłowie, panowie, panie posłanki, jakie jest wasze zdanie i jak będziecie głosowali, to może trzeba myśleć o zmianie zawodu. Bo to jest bardzo, bardzo proste pytanie i wasi wyborcy i wasze wyborczynie już dawno na nie odpowiedzieli. 66% osób w Polsce jest za legalną aborcją. Możecie kłamać, że tak nie jest. Możecie kłamać, że poparcie dla aborcji w 2020 roku to 69% to było chwilowe na fali protestu. Ale kłamanie my zostawiamy prawicy i Kościołowi. I serdecznie to polecam. Zostawmy im kłamanie, że zakaz aborcji powoduje, że nie ma aborcji. Zostawmy im kłamanie w każdej innej sprawie. A wy powiedzcie nam prawdę, tak czy nie? Mamy prawo to wiedzieć nie w momencie głosowania. Mamy prawo to wiedzieć wcześniej. Mamy prawo żądać od was odpowiedzi. I do Państwa z mediów też apeluję. Pytajcie, tak czy nie? Niech się to wreszcie zmieni. Niech wreszcie nie będzie tak, że decyduje szef klubu, który też nie powie. Bo to tu chodzi o nasze życie, tu chodzi o nasze zdrowie i tu chodzi o coś, co się dzieje codziennie. Więc tak jak mówię, tu mówi suweren. My nie prosimy, my domagamy się tego, co jest oczywiste w normalnych demokracjach. Tam, gdzie jest klasa polityczna, która liczy się z wyborcami. Zapraszam do 22 czerwca. Bardzo byśmy były wdzięczne, tutaj ironizuję, gdybyście Państwo przyszli do pracy, byli na czas i wiedzieli, o co toczy się gra.
Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania?